Cześć! Znajdujemy się dzisiaj w Jałowęsach niedaleko Opatowa, w jednym z oddziałów firmy Agrima, która jest dealerem m.in. ciągników od marki McCormick. A my w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się traktorowi z serii X7 o znaczeniu 617. Zachęcam Was jeszcze do zostawienia subskrypcji na tym kanale, tak aby stać się stałym widzem tego właśnie kanału. I zapraszam Was na prezentację tego właśnie ciągnika. Rozpoczniemy sobie omówienie tego traktora od kilku słów na temat samego wyglądu. I jak można zauważyć, akurat w przypadku tego traktora mamy nieco ciemniejszy odcień tego czerwonego lakieru. Jest to już taki, można powiedzieć, bardziej bordowy kolor. Tak samo jeszcze z takich wyróżniających cech to są to m.in. czarne felgi. I myślę, że to fajnie tak właśnie ze sobą kontrastuje. Wygląda to naprawdę dobrze. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie jakieś ciekawsze szczegóły, to na przykład tutaj mamy to oznaczenie marki, tak samo model. Nie jest to w formie naklejki, tylko jest to taki, można powiedzieć, wytłoczony napis. No i standardowo, jak to zazwyczaj, mamy dużo przetłoczeń na masce, zarówno z lewej, czy z prawej strony. Tak samo jest również charakterystyczna srebrna kratka na przodzie traktora oraz oczywiście znaczek marki również na samym przodzie. Prezentowany dzisiaj ciągnik należy do serii X7 od marki McCormick. Dokładnie jej nazwa brzmi X7 SWB, czyli są to traktory na nieco mniejszym rozstawie osi. I w skład tej serii wchodzi kilka ciągników o różnych oznaczeniach. Mamy tu zarówno modele z silnikiem czterocylindrowym oraz modele z silnikiem sześciocylindrowym. Dzisiaj prezentowany ciągnik natomiast, jak można właśnie wywnioskować, m.in. po tym oznaczeniu, czyli X7.617, to mamy silnik sześciocylindrowy o pojemności 6,7 litra. Generowana moc to około 155 koni mechanicznych oraz około 652 Nm momentu obrotowego. Sam silnik jest to jednostka produkcji FPT, natomiast z takich jeszcze informacji na temat samej jednostki, no to oczywiście jest ona objęta normą emisji spalin Stage 5, czyli jest m.in. cały tutaj układ AdBlue oraz filtr cząstek stałych. Rozstaw osi tego traktora w przypadku ciągnika z silnikiem sześciocylindrowym to około 2,8 metra, natomiast dopuszczalna masa całkowita wynosi 11,5 tysiąca kg. A jeżeli chodzi o koła, to w tym egzemplarzu na tyle mamy koła w rozmiarze 650x65 R38, oczywiście na tyle. Na przodzie rozmiar to 540x65 R28. Są to koła typowo właśnie rolnicze, jest duży rolniczy protektor, no ale oczywiście można się tego spodziewać po tak dużym ciągniku, który właśnie stricte jest przeznaczony do rolnictwa. Na przodzie tego traktora, akurat w tym egzemplarzu, mamy oś z przednim napędem amortyzowaną. Amortyzacja jest dostępna jako opcja, natomiast warto wspomnieć o tym, że ta amortyzacja jest tutaj dosyć mocno rozbudowana, jak można zauważyć. Te elementy są takie całkiem masywne, jeżeli chodzi właśnie o tą amortyzację. Natomiast jak w prezentowanym dzisiaj ciągniku mamy akurat przedni tuz na przodzie traktora i może on unieść maksymalnie 3,5 tysiąca kg. Są również wyprowadzone gniazda elektryczne na przód. Tak samo możemy mieć również przedni WOM, który będzie pracował z prędkością 1000 obrotów na minutę. No i oczywiście również jest możliwość zamontowania ładowacza czołowego, jeżeli byłby gdzieś potrzebny, na przykład w gospodarstwie, to jak najbardziej można również tutaj dołączyć ładowacz czołowy. Po otwarciu maski, która swoją drogą otwierana jest zapadką po prawej stronie, jest ona otwierana kluczykiem. Mamy zestaw chłodnic na pierwszy rzut oka, który można w łatwy sposób odpiąć i są one unoszone do góry za pomocą dwóch siłowników i wtedy mamy naprawdę bardzo dobry dostęp do pozostałych chłodnic oraz jest również bardzo dobry dostęp do głównej chłodnicy cieczy chłodzącej, więc na przykład do czyszczenia chłodnic jest to na pewno bardzo przydatne rozwiązanie. No jak można zauważyć, też w prosty sposób można sobie to oczywiście zamknąć. Z takich elementów widocznych jeszcze po uniesieniu maski, można powiedzieć tak bardziej na górze, to jest to filtr powietrza, który będzie bardziej widać, gdy przejdziemy już na bok ciągnika oraz tam w tylnej części znajduje się jeszcze filtr cząstek stałych, również nad silnikiem. Natomiast maksymalne uniesienie maski ograniczane jest za pomocą takiej linki. Tutaj mamy taki karabinczyk, można sobie go odpiąć. Wtedy maska powinna otworzyć się jeszcze wyżej, ale myślę, że i tak samo otwarcie jest dosyć duże. Zbiornik paliwa ma pojemność 280 litrów. Zbiornik na płyn AdBlue ma pojemność 46 litrów. Znajdują się one oczywiście w większej części pod kabiną. Tutaj mamy jeszcze metalową skrzynkę na narzędzia nad zbiornikiem. I po lewej stronie mamy
widoczny zestaw filtrów, sprężarka układu pneumatyki oraz klimatyzacji, wspomniany filtr cząstek stałych, zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego oraz z tej strony mamy nieco bardziej widoczny filtr powietrza odpinany klamrami. Jest to filtr powietrza suchy, dwuczęściowy. Po prawej stronie, w tym miejscu, możemy sobie między innymi podładować akumulator. Tutaj mamy również układ wydechowy wraz z częścią układu do oczyszczania spalin. I przy samym silniku, jeszcze z takich widocznych elementów, to między innymi mamy jeden z filtrów oraz alternator, a także turbosprężarkę tutaj nieco bardziej w górnej części. Maksymalny udźwig podnośnika tego traktora to 9300 kg w przypadku tej wersji nieco bardziej wzmocnionej. Jeżeli chodzi o sam układ hydrauliczny, to w standardzie mamy pompę o wydajności 123 litrów na minutę. W opcji dostępna jest również pompa o zwiększonym wydatku o wydajności 160 litrów na minutę. Druga pompa służy do układu przedniego wspomagania między innymi o wydajności 52 litrów na minutę. A na tyle traktora możemy mieć trzy pary wyjść hydraulicznych, mechanicznych, elektronicznych, do tego jeszcze zawory międzyosiowe, więc konfiguracja hydrauliki jest zależna od potrzeb oczywiście. Mamy również pneumatykę dwuobwodową oraz jednoobwodową, gniazdo siedmiopinowe oraz trzypinowe też między innymi oraz zestaw zaczepów. Solidny, naprawdę masywny zaczep dolny. Akurat tutaj mamy jeszcze zaczep Piton Fix oraz przesuwny automatyczny zaczep na takiej szynie. Wracając jeszcze na chwilę do samego układu podnoszenia, to podnośnik oczywiście sterowany jest elektrohydraulicznie, więc na błotnikach znalazło się miejsce na przyciski do podnoszenia, opuszczania cięgien, a także do włączania, wyłączania wałka odbioru mocy, więc na przykład do podpinania maszyn na pewno będzie to przydatne rozwiązanie. Kabina tego traktora jest czterosłupkowa, więc drzwi pokrywają całą boczną powierzchnię kabiny, co również przekłada się na naprawdę dobrą widoczność w całej kabinie. Tak samo możemy sobie wspomnieć o tym, że te przestrzenie tutaj bardziej z przodu są naprawdę szerokie i jest naprawdę dobra widoczność na przednie koła, więc to też na pewno na plus. Tak samo sama przestronność kabiny również myślę wypada całkiem dobrze. Na szerokość to tutaj myślę, że nie powinno być żadnych problemów, jeżeli chodzi o miejsce. A na wysokość wygląda to w ten sposób. Mój wzrost to 174 cm. Kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Tutaj mamy jedną dźwignię do regulacji kierownicy na wysokość. Jak można zauważyć, wraz z regulacją kierownicy przybliża się do nas również kilka elementów traktora. Oraz tutaj mamy jeszcze przycisk do drugiej regulacji kierownicy. Jak można zauważyć, w tej płaszczyźnie jeszcze możemy sobie regulować. I z tego, co udało mi się tak rozpoznać, że to tak powiem, jest to wspomaganie takie elektroniczne, jeżeli chodzi o tą regulację. Więc też takie całkiem ciekawe rozwiązanie. Fotel mamy pneumatyczny, z tym można powiedzieć szeregiem standardowych regulacji, jak wysokość siedzenia, oczywiście regulacja przód-tył. Mamy dwa podłokietniki, bardzo miękkie, po lewej, po prawej stronie. Dodatkowo sam fotel jest również obracany, tak jak można to zauważyć. A także jest jeszcze regulacja amortyzacji, tej bardziej do przodu bądź do tyłu, jeżeli chodzi o fotel. Oraz mamy jeszcze zagłówek w tylnej części fotela. W tej serii ciągników mamy do wyboru dwie przekładnie. Przekładnię bezstopniową VT Drive, która posiada cztery zakresy ułatwiające pracę, lub przekładnię P6 Drive, która posiada 6 biegów oraz 5 zakresów, co daje nam 30 biegów do przodu oraz 15 do tyłu. Opcjonalnie, jeżeli zdecydujemy się na biegi pełzające, to liczba biegów do przodu wzrasta do 54 oraz do 17 do tyłu. Natomiast jeżeli już o samą obsługę przekładni chodzi, to w tej konfiguracji traktora akurat mamy całość zintegrowaną z panelem bocznym po prawej stronie. Jest również dostępna opcja z podłokietnikiem. Jest swoją drogą prezentacja ciągnika Landini z serii 7, który wyposażony jest w taki podłokietnik. Także wyglądałoby to tutaj całkiem podobnie. Można sobie zobaczyć, jakby to wyglądało. I jeżeli chodzi o samą obsługę przekładni, to dokonujemy jej z poziomu tego takiego joysticka, można powiedzieć, po prawej stronie. Tym przyciskiem zwiększamy sobie biegi, tym zmniejszamy. Natomiast tu z tyłu mamy jeszcze taki przycisk służący do zatwierdzania. Na takiej zasadzie troszkę można powiedzieć, że to działa. I z jego wciśnięciem oraz wciśnięciem któregoś z tych przycisków przeskakujemy sobie o całe zakresy. Więc to takie często spotykane sterowanie, jeżeli chodzi o przekładnie. I na tym joysticku mamy jeszcze dwa przyciski plus minus w kolorze niebieskim do obsługi jednej pary wyjść hydraulicznych. Tutaj mam automatykę zmiany przełożeń, czyli przekładnia będzie działać w trybie automatycznym.
pamięć obrotów silnika, rozłączanie przekładni oraz jeszcze tutaj mamy podnoszenie, opuszczanie podnośnika. Sam tutaj joystick jest też dobrze wyprofilowany, jest tak pod ręką w dobrym miejscu, więc to też myślę na plus. Za joystickiem w tym miejscu mamy takie pokrętło służące do regulacji agresywności działania samej przekładni czy też przekładni nawrotnej tego traktora. Idąc dalej, po prawej stronie mamy włącznik wałka odbioru mocy na tyle traktora, jest automatyka wałka odbioru mocy, czyli po uniesieniu maszyny wałek wam się wyłączy, a po opuszczeniu wałek wam włączy się z powrotem. Tutaj mamy jeszcze taką małą przegrodę oraz 12-woltowe gniazdo zapalniczki, więc myślę, że tu telefon by się zmieścił oraz tu sobie go można będzie również podładować wtedy. Są trzy dźwignie do mechanicznej obsługi wyjść hydraulicznych na tyle ciągnika, jest również opcja sterowania elektronicznego, jak już to sobie wspomnieliśmy. Tutaj mamy przyciski do obsługi przedniego napędu, blokady mechanizmu różnicowego oraz automatyki tych systemów. Przycisk do obsługi amortyzacji przedniej osi. Tutaj nieco niżej mamy gaz ręczny. Natomiast te pokrętła tutaj, jedno takie naprawdę duże oraz te trzy mniejsze, służą do regulacji elektrohydraulicznej podnośnika. Tym największym regulujemy sobie uniesienie podnośnika, samych cięgien. Tu natomiast już mamy poszczególne charakterystyczne parametry dla elektrohydraulicznej regulacji podnośnika, czyli na przykład maksymalna wysokość podnoszenia, szybkość opadania podnoszenia oraz regulacja siłowa. A jeszcze dalej, z prawej strony obok wspomnianych pokręteł mamy dwie dźwignie do wyboru czterech prędkości wałka odbioru mocy. Jedną z nich wybieramy sobie dwie prędkości 540 bądź 1000, natomiast drugą możemy sobie wybrać, czy to jest prędkość ekonomiczna czy normalna, co łącznie daje nam cztery prędkości wałka odbioru mocy. Tutaj nieco niżej jest jeszcze gniazdo trzypinowe elektryczne. Natomiast w górnej części po prawej stronie mamy jeszcze przyciski do obsługi świateł, włącznik światła ostrzegawczego oraz jeszcze kolejne przyciski również do obsługi świateł. Tyle, że każdy z tych przycisków obsługuje inną parę świateł po prostu. Natomiast z lewej strony traktora w tym miejscu mamy dosyć duży pojemny schowek. Poniżej jest dźwignia hamulca ręcznego oraz przycisk do obsługi hamulca przyczepy, czyli układu pneumatycznego na tyle traktora, oraz jeszcze mamy fotel pasażera, tak dosyć sprytnie schowany w tym miejscu. Jest on również oczywiście z pasem bezpieczeństwa, tak jak i główny fotel operatora. Z lewej strony w górnej części kabiny mamy panel do obsługi nawiewów, czyli siła nadmuchu, włączanie, włączanie klimatyzacji oraz regulacja temperatury tego nadmuchu. Natomiast już tak stricte w górnej części kabiny, akurat w tym egzemplarzu, mamy okno dachowe wraz z roletą. Oczywiście ten mały właz jest otwierany na pomocą prostego mechanizmu. Można go sobie również zasłonić, jeżeli mamy ostre promienie słońca. Tak samo mamy również roletę przeciwsłoneczną na przednią szybę. Więc do pracy z ładowaczem czołowym takie okno dachowe może być całkiem przydatnym rozwiązaniem. W przestrzeni bezpośrednio przed nami natomiast po lewej stronie dźwignia zmiany kierunku jazdy. Dwie takie małe manetki do obsługi świateł kierunkowskazów sygnału dźwiękowego oraz druga do obsługi wycieraczek. Oczywiście wspomniane wcześniej dźwignie do regulacji kierownicy. Z lewej strony mamy jeszcze główny wyłącznik prądu całego ciągnika oraz przełącznik do obsługi świateł takich, można powiedzieć, bardziej używanych do jazdy po drogach, czyli światła mijania oraz pozycyjne, coś jak w samochodzie, na podobnej zasadzie za pomocą takiego pokrętła. Po prawej stronie mamy stacyjkę, światła awaryjne. Natomiast bezpośrednio przed nami, przed kierownicą, mamy zestaw liczników, dosyć często spotykany w marce McCormick, czyli po lewej stronie w górnej części mamy wskaźnik paliwa, poniżej wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, a po prawej stronie obrotomierz. W obrębie wspomnianych wskaźników oczywiście są miejsca na różne kontrolki oraz przyciski do sterowania wyświetlaczem, który znajduje się w centralnej części pomiędzy tymi wspomnianymi wskaźnikami. Natomiast jeżeli chodzi o wspomniany wcześniej wyświetlacz, to po lewej stronie mamy pokazany aktualny bieg oraz zakres ciągnika, jeżeli ciągnik jest uruchomiony i się przemieszczamy, oraz wskaźnik, w którą stronę ciągnik się będzie poruszał, czy do przodu, czy do tyłu, oraz jest poniżej prędkość ciągnika, a także prędkość wałka odbioru mocy, jeżeli byłby włączony. Bardziej funkcjonalna część wyświetlacza jest z prawej strony, jak można zauważyć akurat na tym ekranie, który jest widoczny teraz. Mamy pokazane uniesienie cięgien oraz opcję od wałka odbioru mocy. Tutaj mamy informacje na temat akumulatora, czyli napięcie, a także spalanie na godzinę, czy też obrobiony obszar na godzinę pracy. Tutaj informacje na temat płynu AdBlue oraz, idąc sobie dalej, od filtra cząstek stałych. Tutaj natomiast charakterystyka działania przekładni nawrotnej. Ciśnienie w układzie pneumatycznym.
Tutaj informacje na temat przebytego dystansu, obrobionej powierzchni, spalania czy ilości godzin. Tu możemy sobie zmienić podświetlenie samego wyświetlacza. Tutaj natomiast możemy sobie regulować tryb działania samej przekładni, czy tak można powiedzieć bardziej trybu pracy ciągnika, czy to ma być tryb taki bardziej ekonomiczny, czy ustawiony tak bardziej na pracę w polu, na taki już uciąg typowo na ciężką pracę. Na kolejnym ekranie są ustawienia od amortyzacji przedniej osi. Następnie mamy sekwencję pracy ciągnika na uwrociach. Tutaj również od wałka odbioru mocy mamy opcje widoczne. Tu natomiast od automatycznego prowadzenia. No i wracamy sobie do pierwszego wyświetlacza, który jest tutaj dostępny, czyli jest godzina oraz ilość przepracowanych godzin i wspomniany wcześniej widoczny wyświetlacz. Sam traktor, jak można to było zauważyć, między innymi po tych wspomnianych opcjach, można oczywiście doposażyć w automatyczne prowadzenie. Może być tutaj również dodatkowy monitor do obsługi większej ilości funkcjonalności ciągnika. Jest wsparcie również dla technologii iZobaz, jeżeli jest taka potrzeba, czyli oczywiście zmienne dawkowanie, kontrola sekcji. Jest również możliwość zdalnego zarządzania traktorem, w takim sensie, że mamy podgląd na maszynę na przykład w polu, czyli jest to system McCormick Fleet Management. Także traktor można sobie dowolnie rozbudowywać. Tutaj akurat mamy na przykład wersję bez podłokietnika, ale na przykład z podłokietnikiem, z tym dodatkowym wyświetlaczem, no to rozbudowa ciągnika na pewno jest jeszcze większa i te funkcjonalności oczywiście zwiększają się jeszcze bardziej. Zostało nam jeszcze sprawdzić, jak ta przekładnia między innymi działa w praktyce, jak ogólnie jeździ się tym traktorem, więc hamulec ręczny sobie opuszczamy, kierunek jazdy do przodu. Mamy pierwszy zakres, pierwszy bieg, więc będziemy sobie powoli ruszać do przodu. No i można sobie oczywiście przyciskiem wymieniać kolejne biegi. Jadę do tyłu teraz. Tak samo jadąc do tyłu również możemy sobie zmieniać przełożenia. No i teraz, jak można zauważyć, doszliśmy, jak można wywnioskować po dźwięku, do maksymalnego przełożenia na pierwszym zakresie, jeżeli chodzi o jazdę do tyłu, ponieważ tych biegów do tyłu jest nieco mniej, tak jak to już sobie wspominaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o samą tą przestronność kabiny, czy jazdę tym traktorem, pomimo, że są to już nieco większe gabaryty ciągnika, to myślę, że i tak całkiem, powiedzmy, jest to zwrotna maszyna. No i teraz sobie jedziemy z powrotem do przodu. No i teraz jadąc sobie znowu do przodu, możemy zmieniać sobie te przełożenia tym przyciskiem. Czwarte przełożenie, piąte. Teraz może będzie na głównej kamerze aparatu widać. Ta zwrotność również, myślę, wypada na całkiem dobrym poziomie. Jest to ciągnik na nieco mniejszym rozstawie osi, pomimo swojego silnika sześciocylindrowego, czy tych, można powiedzieć, nieco większych wymiarów oraz tej mocy. Ale i tak maszyna, myślę, że jest jeszcze całkiem kompaktowa. Ogólnie sam traktor jest taki przyjemny w odbiorze. Jadę nim oczywiście pierwszy raz teraz, więc wypada to, myślę, całkiem dobrze. Jest to taka maszyna, można powiedzieć, całkiem na pewno uniwersalna. Jest również dostępna przekładnia bezstopniowa. Wtedy komfort jazdy byłby na pewno jeszcze wyższy. No jeżeli chodzi o właśnie taki ten krótki przejazd, no to prezentuje się to właśnie w ten sposób, więc przejdźmy sobie może już do podsumowania. Ciągniki McCormick z serii X7 na tym nieco mniejszym rozstawie osi to maszyny w bardzo uniwersalnym przedziale mocy, ponieważ jak prezentowany dzisiaj ciągnik, mamy tu już ponad 150 koni mechanicznych mocy. Same wymiary ciągnika również nie są jeszcze jakieś naprawdę bardzo ogromne, więc ciągnik powinien być nieco taki bardziej sprytniejszy, zwinniejszy przy takich różnych pracach, na przykład z ładowaczem czołowym. Tak samo mamy tutaj ten dodatkowy kolor, też to, myślę, fajnie się komponuje tutaj z całym ciągnikiem, tak samo jak i te felgi. Więc myślę, że jak najbardziej traktor jest ciekawy i warto mu się przyjrzeć również na żywo nieco bliżej, do czego oczywiście jak zawsze zachęcam. Chciałbym na koniec podziękować również firmie Agrima za użyczenie tego traktora do nagrania tej prezentacji. Linki oczywiście do mediów społecznościowych czy strony internetowej znajdują się w opisie tego filmu. Na koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić do zostania stałym widzem tego kanału, czyli zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych pojawiających się filmów. Zapraszam za tydzień na kolejną prezentację, będzie jakiś kolejny ciągnik.
tym odcinku natomiast to już wszystko, więc mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!